W rosyjskiej muzyce kameralnej istnieje pewna szczególna tradycja komponowania utworów kameralnych dla uczczenia pamięci zmarłych przyjaciół muzyków. Jako pierwszy tak właśnie postąpił Piotr Czajkowski, komponując trio fortepianowe poświęcone Nikołajowi Rubinsteinowi. Rubinstein, niespokrewniony zresztą w żadnym stopniu z Arturem i znacznie od niego starszy, był znakomitym pianistą. Czajkowski uznał, że napisanie dla niej jakiejś miniatury byłoby za skromne. Koncert fortepianowy byłby z kolei gatunkiem zbyt efektownym muzycznie na taką okoliczność. Zdecydował się zatem na kameralne trio. Po śmierci Czajkowskiego podobnie zareagował Anton Areński i jego pamięć uczcił kwartetem. Czajkowski poznał się z Areńskim w roku 1883 w Moskwie. Obaj uczyli w założonym wówczas właśnie przez Rubinsteina konserwatorium. Zaprzyjaźnili się. A młody Areński został też wielbicielem muzyki tworzonej przez starszego o 21 lat kolegę. Kiedy więc 10 lat później Czajkowski zmarł, młodszy kolega postanowił uczcić go specjalnym utworem. Skomponował go jako muzyczne epitafium. Już sama obsada jest nietypowa, zdwojone są bowiem wiolonczele, nie skrzypce. Można to tłumaczyć chęcią wzmocnienia poważnej, niskiej barwy tych instrumentów, ale również nawiązaniem do brzmienia chórów prawosławnych. Bo w odróżnieniu od tych katolickich i protestanckich, z mocnymi, jasnymi, chciałoby się rzec, anielskimi sopranami, w chórach cerkiewnych najważniejsze są głosy niskie. A już w pierwszych taktach Areński nawiązał do panichidy, czyli do prawosławnego nabożeństwa żałobnego. Później muzyka nie przypomina typowej dla końca XIX wieku narracji w utworach instrumentalnych, opartej na kontraście i przetworzeniach tematów. Raczej emocjonalną scenę operową w duchu oper, jak żeby inaczej, Piotra Czajkowskiego. Jednoznacznie nawiązuje zaś do Czajkowskiego następna, główna część tego dzieła. To 7 wariacji na temat legendy, drobnego utworu z cyklu pieśni dziecięcych Czajkowskiego. A w kodzie wariacji powraca modlitewna, recytatywna melodia z początku utworu. Krótki finał zaczyna się jeszcze jednym nawiązaniem do prawosławnego rekwiem. Później nastrój ulega zasadniczej zmianie, bo kończy się opłakiwanie i wspominanie zmarłego, a zaczyna się muzyka głosząca jego chwałę. Słyszymy oto tradycyjną rosyjską melodię, znaną ze sceny koronacyjnej w Borysie Godunowie, śpiewaną do słów chwała ci. W tym wypadku oczywiście słowa te adresowane są do zmarłego Czajkowskiego. Po czym całość kończy się w tonacji A-dur. Chwalebnie i triumfalnie. Kwartet powstał bardzo szybko. Wykonano go już 20 stycznia 1894 roku w Moskwie na koncercie poświęconym pamięci Piotra Czajkowskiego, który zmarł ledwo 2 miesiące wcześniej, w listopadzie poprzedniego roku. W Książu utwór wykonany został w roku 2018. Zapowiedziano go oczywiście jako kwartet smyczkowy, ale zważywszy na jego nietypową obsadę z wyraźnie podwojonymi najniższymi zespołami w głosie, może przez analogię do różnych obsad w chórach zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa powinien on być nazywany prawosławnym kwartetem smyczkowym.